Hej, dzisiaj pokażę wam moją transformację z tego do naszego dzisiaj make-up, no make-up looku, nie wiem, to oczywiście. Będziemy używać Estee Lauder WR. To jest podkład mega, mega kryjący, jeden chyba z najbardziej kryjących na rynku, wodoodporny i tak dalej. I będziemy robić taki totalny baking dzisiaj. Ten podkład ma totalny cover i bardzo go czyści na twarzy, więc na pewno nie jest przeznaczony dla osób, które lubią mieć taki bardzo lekki efekt. Wow, ale ma krycie. Już długo go nie używałem, dlatego zapomniałem. Ale I love it. I do rozświetlenia twarzy będziemy używać Catrice Camouflage. Ten kamuflaż jest zdecydowanie za mocny na dzień, za mocno ma krycie pod oczy, bo mógłby się na przykład rolować i tak dalej, ale do przebarwień, do pryszczy jest idealny, także jeżeli zmagacie się z takim czymś, to bardzo wam polecam. Okej, to teraz czas na puder. Dlaczego robię to Beauty Blenderem? Chcę, żeby to ładnie tak wcisnąć, żeby miał to bardziej długotrwały efekt i no. Oczywiście wszystko zaraz powykańczam pędzlem, tylko teraz mam pewność, że na pewno mi nic nie zejdzie. Biorę teraz inny pędzelek i będę nim nakładał bronzer. Oj, chyba nic nie wziąłem na ten pędzel. O, dobra, teraz przesadziłem. A, dobra, rozblenduję się. Przeważnie w drag zakrywacie całe brwi klejem, żeby się po prostu ich nie miało, ale dzisiaj użyję moich brwi, tylko że zakryję początek i no, żeby miał więcej miejsca na te cienie. A i zakrywam też Catrice Camouflage. Cienia do brwi używam Golden Rose Eyebrow Powder. Teraz moja ulubiona część, czyli cienie. Używam dzisiaj palety ze Sleeka. Bazę pod cienie z River The Loop i będziemy robić taki rainbow. Bazą sobie dokładnie podbijemy te cienie i uzyskamy taki piękny pigment. Zacznę od niebieskiego w kąciku. W sumie już nie pamiętam, jak te wszystkie farby w tęczy szły, więc zrobimy je po kolei. Ale tak, biorę ten niebieski
i Top Top. Kocham tą paletkę, ci cienie są tak mocno napigmentowane, że no kocham, no. Okej, teraz biorę różowe. Tym takim, gdzie nie nakładam i gdzie było czyste. I robimy teraz takie przejście i patrzcie, zrobił się fioletowy. Okej, teraz innym pędzelkiem nakładam żółty. W kąciku damy zielony. Czy nie wyglądasz teraz jak kolorowa papuga? Dobra, teraz będziemy wszystko rozcierać. Okej, no i taki efekt chciałam. I to samo teraz zrobię z drugim oczkiem. Okej, teraz wytuszuję rzęsy i przykleję zarys sztuczny. Okej, na usta nałożę konturówkę z Essence i płynną pomadkę z Ingrid. Na koniec używam rozświetlacza z Catrice Glow Highlighter. Okej, wygląda na to, że jesteśmy gotowi.